Cześć wszystkim, z tej strony mówi Basza i dzisiaj mówię o tym, że w 2018 roku wzrośnie kurs franka Szwaj szwajcarskiego. Myślę, że jest to bardzo ciekawy filmik, jest to tak naprawdę ciekawa moja opinia na temat właśnie kursu Franka. Jak zwykle mówię, że to jest moja opinia, może się ona nie ziści, natomiast przedstawię tą teorię dzisiaj, postaram się ją udowodnić argumentami, także zapraszam wszystkich do obejrzenia filmu, zwłaszcza tych, co mają kredyty, po to, by tutaj nie wkopać się większe, jeszcze większe spłacanie kredytów mieszkaniowych, czy nieruchomość we Frankach. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, Robiłem już filmik na temat przepowiedni tutaj Krzysztofia, znaczy Krzysztof właśnie który mówił, żeby trzymać gotówkę w domu. I a propos tego, pojawiły się wiele wiadomości, spekulacji na temat tutaj franka szwajcarskiego, tak? co się będzie działo w 2018 roku z frankiem szwajcarskim, czy ten frank spadnie, czy pójdzie do góry, bo tak naprawdę na, na razie jest cicho o franku. No więc powiem Wam tak że według mnie, według mnie frank szwajcarski bardzo mocno poszybuje w 2018 roku. Dlaczego? Co będzie oczywiście niemiłą sytuacją dla wielu osób, które spłacają kredyt, bo kredyt w, w, zaciągnięty we frankach szwajcarskich, e, jeśli tutaj waluta wzrośnie o 50%, to praktycznie kredyt ci wzrasta e, o 50%, albo jeszcze, jeszcze więcej, tak, jeszcze odsetki to praktycznie o 100%. Także e, dlaczego wzrośnie frank szwajcarski kurs? E, ponieważ spodziewany jest tak naprawdę kryzys gospodarczy, kryzys ekonomiczny, który będzie miał miejsce w 2018 roku, dojdzie do wielkiego otompnięcia. Ja cały czas mówię, że to będzie, że dojdzie, dojdzie, dojdzie do kryzysu na, na, na giełdach, tak? Ja, na, ja cały czas mówię, że będzie to związane z bitcoinem. Widać, że ten bitcoin jest po prostu cały czas pompowany. Pompuje się ten balkonik, balonik, cały czas bitcoin, bitcoin, bitcoin wszędzie bitcoiny kupujemy maszyny, komputery, nawet zwykli youtuberzy, którzy nie mają nic wspólnego z ekonomią, pokazują gdzieś magazyny, czy jak kopa wyglądają kopalnie bitcoinów, na przykład Krzysztof Gąciarz. Także absolutnie Bitcoin zawładnął tutaj umysłami ludzi zwykłych. O ile Bitcoinie można było się dorobić wcześniej, tak teraz. Na nim się nie można dorobić, ponieważ jest to praktycznie niemożliwe. Natomiast jak to ma tak naprawdę znaczenie dla, dla franka szwajcarskiego? Dlatego to właśnie wszystko tłumaczę, bo to wszystko jest, to są naczynia po, po, połączone, tak, to jest zespół naczyń połączonych. Jeżeli kilka lat temu Frank bardzo mocno podrożał, tak, po tym kryzysie w 2018 roku, to nagle wszyscy, co mieli kredyt, no jak to jest możliwe? Przecież wszyscy nam mówili w bankach, że kredyt we, we frankach jest opłacalny, przecież to stabilna pensja. No to też tłumaczę Wam na przykład całą tą sytuację. Jak ona wygląda, uczciwie, krok po kroku, żebyście zrozumieli, tak? A nie jak potem, na przykład, rzeczywiście będzie cały czas pikował ten frank do góry, to wszyscy będą zszokowani No a skąd to się wzięło? Kto to mógł wiedzieć, że tak będzie? No to więc tak, jeżeli dojdzie do kryzysu, tak jak mówię, związanego z bitcoinami, zawsze się poszukuje, wtedy wszelkie fundusze inwestycyjne, banki i tak dalej będą poszukiwać alternatywnych źródeł inwestowania pieniędzy, czy też pewnych źródeł pieniędzy. I co jest takiego pewnego zawsze w gospodarce? Są to dwie rzeczy. Pierwsza to jest złoto. Zawsze w takiej sytuacji, kiedy jest kryzys gospodarczy, złoto idzie bardzo wysoko. Także złoto jako krusz, kru, tak, jako po, prostu, jako po prostu, jako tutaj zabezpieczenie kosztowności ludzi, jako zabezpieczenie tutaj banków, to zawsze po prostu inwestuje się w złoto. I druga kwestia to jest frank szwajcarski, dlatego że gospodarka Szwajcarii jest stabilna, pewna. Ta waluta też jest stabilna, ta waluta też jest po prostu jest pewna, natomiast ona w przypadku kryzysu bardzo wysoko idzie do góry. Bo wszyscy, jak jest kryzys, to mówią: kurde, no wycofujemy kasę, wycofujemy kasę. Trzeba coś zainwestować. Ale tak, dolar nie, bo to jest niepewne. Jakby Stany wytoczyły wojnę, czy tam co czasem spajtowały, mają duże zadłużenia, to nie. Euro, no teraz Brexit jest w Wielkiej Brytanii. Być może dojdzie do rozpadu Wielkiej Bryt... tego Unii Europejskiej. Nie daj Boże, gdyby tutaj, gdyby na przykład Chiny czy Stany Zjednoczone osłabiły wartość euro, to co jest wtedy stabilne? Co jest stabilne? Jest po prostu frank szwajcarski, tak, bo inne waluty mają mniejszy taki siłę tak frank szwajcarski. I w momencie kiedy dojdzie właśnie do tego kryzysu związanego z Bitcoinem, według mnie ludzie będą właśnie inwestować banki fundusze inwestycyjne w złoto oraz we franka szwajcarskiego, będą masowo wykupywać franka szwajcarskiego, co doprowadzi w konsekwencji do tego, że frank znowu poszybuje bardzo wysoko do góry. Bardzo wysoko do góry. To jest absolutnie po prostu kiepska informacja dla ludzi, którzy mają kredyty, ponieważ mnóstwo ludzi już zbankrutowało, powyrywało wszystkie sobie włosy kiedyś, tak? Kilka lat temu, kiedy była cała ta fala po prostu tych podwyżek w, w franka, bo to wpływa niekorzystnie, tak? Ludzie się rzucili na mieszkania, kupili za kredyt, trudno jest mieć do nich pretensji. Natomiast em, warto, żeby zrozumieć, dlaczego frank podrożeje, warto zrozumieć mechanizmy gospodarki, tak? Jak to wszystko wygląda. Więc jeżeli dojdzie do tego kryzysu gospodarczego, do tego do tej pięknie ta bańka spekulacyjna związana z Bitcoinem to w krótkim czasie przełoży się właśnie na wzrost franka, a to z kolei przełoży się na zwykłych ludzi, którzy mają kredyt we frankach, którzy przewalotują. Znowu będą popularne wszelkie kantory, czy jakieś po prostu inne elektroniczne, czy internetowe kantory, miejsca, gdzie można wymienić waluty, bo frank znów poszybuje i będzie korzystne po prostu przewalotowanie osobiście kredytu niż po prostu korzystanie tutaj na liczniku bankowym, tak, czy, czy kredytowym. Także takie jest moje zdanie, napiszcie w komentarzach co na ten temat sądzicie? Co na ten temat myślicie? Jeżeli dojdzie, tak mówię, do. Kryzysu związanego z bitcoinami, a bitcoiny bardzo mocno się rozpychają. To jest szokujące, tak naprawdę, że bitcoiny, niektóre kraje już proponują pensje w bitcoinach albo 80% pensji w złotówkach, znaczy w zutówkach, może nie, ale 80% pensji w dolarach, czy po prostu w walucie danego kraju, a 20% w bitcoinach płaci się bitcoinami. Trzeba pamiętać, że to cały czas jest waluta po prostu wirtualna, elektroniczna, tak? Jest to zapis tylko cyfrowy, natomiast nie ma tutaj. Oczywiście, ja nie mówię, że nie jestem przeciwnikiem, Bitcoinu. Bitcoin może funkcjonować, może mieć, mieć się dobrze, natomiast jak na razie, bitcoin to jest taki, wiecie, to jest tak naprawdę jak balon, który nadmucha się, a później się go wypuści z ust. On leci bezwiednie tak naprawdę po pokoju we wszystkie strony, tak samo jest z Bitcoinem. On nie ma żadnych tutaj mechanizmów ani Banku Światowego, ani instytucji żadnych finansowych, który mógłby wpływać na stabilność jego. Może dojść do ogromnych tutaj bankructw, też ogromnych po prostu karier ludzie dorobią się ogromnych pieniędzy. Natomiast mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi straci pieniądze pieniądze i dojdzie właśnie do takiej sytuacji że Bitcoin może dużo stracić na wartości i fundusze inwestycyjne wszystkie po prostu na całym świecie banki które zainwestowały właśnie tutaj kasę w Bitcoiny mogą stracić a to później będą, będzie tak naprawdę szybkie nagłe nagłe po prostu poszukiwanie poszukiwanie stabilności czyli pójdzie się w, pójdzie to w złoto i pójdzie to we, we franka szwajcarskiego. No bardzo niepokojąca jest ta sytuacja Tutaj z Bitcoinem według mnie, oczywiście, ponieważ bardzo mocno się rozpycha, a tak mówię nie ma gwarancji, tak naprawdę rządowych, żadnych bankowych na dobrą sprawę, także nawet nie ma żadnych tutaj norm prawnych. Bodajże w polskim prawie nie ma żadnych przepisów dotyczących Bitcoina, wyobrażacie sobie, można tym Bitcoinem płacić w sklepie. Oczywiście za pomocą telefonu, aplikacji specjalnej, natomiast nie ma on tak naprawdę żadnych regulacji tej prawnych, to jest bardzo niebezpieczne, tak? Jest to ogromne pole tak naprawdę do nadużyć do dla grup przestępczych. Już teraz mówi się, że bitcoiny inwestują w mafię z Włoch, które po prostu piorą w ten sposób legalnie pieniądze. Pieniądze, które pochodzą z obrotu przestępczego w ten sposób piorą i te pieniądze brudne stają się czyste. Natomiast tak jak mówię, gdyby do, doszło do tąpnięcia w, w sektorze bitcoinów, który się bardzo mocno roz, tutaj rozszerza, to może dojść właśnie, może dojść do tego, że do kryzysu, tak, do kryzysu, który spowoduje, że Frank znów pójdzie do wysoko. No i ludzie będą mieć znowu po prostu problem z kredytem. Nie mówię, czy branie kredytu we frankach jest dobre, czy też złe, bo to jest sprawa indywidualna, trudno jest tutaj przy, przewidzieć, tak? E, natomiast, natomiast po prostu, natomiast taka rzeczywiście może być sytuacja. Ogólnie powiem tak, jeżeli ktoś się pyta, czy brać kredyt we frankach, czy w dolarach, czy w euro, e, zasada jest prosta. Jeśli nie chcesz stracić pieniędzy, na, bierzesz kredyt na mieszkanie, bierz kredyt w tej walucie, w której masz wypłatę. Jeżeli mieszkasz w Stanach, zarabiasz w dolarach i chcesz kupić tam dom, to bierzesz kredyt w dolarach. Jeżeli mieszkasz w Polsce, bierzesz kredyt, to weź kredyt w złotówkach. Jeżeli mieszkasz w Unii Europejskiej, w Niemczech czy w innym kraju, to weź po prostu kredyt w euro, tak jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, to weź kredyt w funtach, nie? co może się wydawać dziwne, tak? Może się to wydawać dziwne, ale tak to właśnie jest, tak to funkcjonuje wtedy jest mniejsze ryzyko na to, że ta wartość, wartość pieniądza spadnie. Nie, tak. I jest to też wytłumaczalne z prostego punktu widzenia, ponieważ gdy mamy pensję w złotówkach, to wątpliwe, żebyśmy na przykład mieli pensję 2000, a następnego miesiąca 800. Natomiast jeżeli mamy 2000 pensji, a wymienimy je na, na, na przykład na euro czy na dolary, to możemy euro kupić załóżmy 500. Tutaj 500 po prostu jednostek, euro, tak plus minus, przyjmując 4 zł za kurs. Natomiast może ten kurs spaść do 3,50 na przykład za euro, wtedy nie kupimy 500, tylko. Kupimy tam 300, czy ileś, nie? Takie jest moje zdanie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Napisz też w komentarzu, co na ten temat sądzisz, co, co na ten temat myślisz. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć!